mamy ze sobą 11 Krakowia Maraton, maraton największy, ponad 5 tysięcy uczestników. Bieg robiony jest przez ścisłe centrum Krakowa, aby pokazać zabytki Krakowa. Lecz również chcemy pokazać Nową Hutę. Od 2005 roku maraton przebiega ulicami Nowej Huty. Nowa trasa, która została wyznaczona, przebiega prawie przez połowę Huty i myślę, że następne przynajmniej 2-3 maratony będą przebiegać po tej samej trasie. Jeśli się na przykład porówna tą trasę z trasą choćby maratonu berlińskiego, to tam też właśnie przez historyczną dzielnicę Friedrichshain biegnie maraton. Słynna aleja Karola Marksa, Frankfurter Tor, tam można też sobie zobaczyć podobną architekturę o podobnym stylu. No i Strausbergerplatz. Jak tam się jest, to ktoś, kto zna Kraków, myśli od razu o Placu Centralnym. Biegacze, którzy dobiegają do Nowej Huty, są jakby w połowie maratonu. No później już jest troszkę ciężej. A tu jeszcze jest ten właśnie czas, kiedy można popatrzeć w prawo, można popatrzeć w lewo i zobaczyć to, czym Nowa Huta może się pochwalić, czym się wyróżnia na tle innych dzielnic Krakowa. Ulice w Nowej Hucie sprzyjają rozgrywaniu takich biegów. Szerokie aleje, które biegną przez prawie całą Nową Hutę, pozwalają na rozgrywanie biegu maratońskiego w dość szybkim tempie. Te trasy się nie krzyżują, tak samo jak nie ma żadnych specjalnie dużych podbiegów ani zakrętów, więc trasa ta sprzyja uzyskiwaniu dobrych wyników i na pewno przez Hutę to będzie dalej przebiegać. W ostatnim Krakowie Maraton brali udział przedstawiciele 30 krajów, więc myślę, że jest to znakomita promocja Nowej Huty nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I stąd myślę, coraz więcej turystów będzie odwiedzać Nową Hutę. Współczujesz nam, Boże, nawet Ty nie zasiądź, pomóc nam już możesz. I żebyś boską swoją czy moc Bożą tracił, lecz zbyt jasno widzisz, że my mali tacy. I żebyś boską swoją czy moc Bożą tracił, lecz zbyt jasno widzisz, że my mali tacy. W miesiącu maju tradycyjnie odbywa się Nowochódzka Wiosna Muzyczna. W tym roku jest ona organizowana po raz 17, a jej organizatorami są Ośrodek Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Mieczysława Karłowicza. Jej głównym założeniem programowym jest szeroka prezentacja różnorodnych form i gatunków muzycznych. Kościółek na górce szopkę przypomina. Tutaj przyszli odpocząć Józef i Maryja. Dzisiaj w małym cichym Jezus się narodził i w góralskich kierpeckach po śniegu sam chodził. I w góralskich kierpeckach po śniegu sam chodził. Ślady białe po saniach wciąż mu ścieżkę znaczą. Wszystkie mu się dziwuje, bo kolędę zaczął. Inauguracja Nowochódzkiej Wiosny Muzycznej odbyła się w kościele świętego Bartłomieja XV-wiecznym w zabytkowym kościółku. Był to spektakl poetycko-muzyczny modlitwy mojego wieku w oparciu o poezję Adama Ziemianina z muzyką krakowskiego kompozytora Edwarda Zawilińskiego. Moje oczy, moje myśli. Kantatę napisałem w 2002 roku. Zwróciłem się do Adama Ziemianina, żeby mi dał jakieś takie teksty, ale nie takie, nie na kolanach, ale takie trochę zadziorne, zresztą takie jak ja jestem. No i w sumie dał mi coś 36 tych tekstów, ja wybrałem 16. Krzątam się jak mrówka na twym boskim wikcie. Załatwiam jak umiem moje ziemskie sprawy. Dobrze, że nie bierzesz świat zbytnio pod lupę, ale przez słoneczne patrzysz okulary. Poezja to jest śpiew. A kompozytor właściwie powinien tylko ten śpiew wydobyć. I tyle. A nam się przyda choć ta chwila, żeby nad życiem się zatrzymać.
Wystawa, którą można zobaczyć w Nowochódzkim Centrum Kultury, jest wystawą dokumentującą ostatnie 10 lat wyjazdów nurkowych, które są prowadzone przez Centrum Nurkowe Nautika z Krakowa. Tytuł wystawy, po drugiej stronie lustra, jest nawiązaniem do tego, jak inny jest ten podwodny świat. On oczywiście jest inny w sposób taki najbardziej dramatyczny z tego względu, że nie możemy pod wodą oddychać, dlatego potrzebne jest to całe opakowanie sprzętem nurkowym, ale on jest też inny dla fotografa podwodnego, ponieważ fotografuje się pod wodą kompletnie inaczej niż na powierzchni. Szczególnie spektakularne są zdjęcia makro, które pokazują w dużej skali odwzorowania świat tych organizmów, które bardzo często mijamy, przepływamy nad nimi, ponieważ są zbyt małe, żeby je wyłapać lub żeby dojrzeć ich szczegóły. Na wystawie jest sporo takich zdjęć organizmów, które mają po 3-4 mm wielkości. To są często zdjęcia wymagające dużo większej uwagi niż zdjęcia szerokich planów, niż zdjęcia wraków czy dużych połaci raf koralowych, które często fotografuje się tak dosłownie z biodra, pływając wokół wraku. Trudnością jest znalezienie obiektu zwierzątka, które ukrywa się gdzieś pomiędzy polipami gałązki gorgoni. Parę zdjęć pokazuje, jak wygląda nurkowanie osób niepełnosprawnych. Na tych zdjęciach z reguły widać dwie postacie nurków bardzo blisko siebie płynące. Jedna z tych osób jest osobą niepełnosprawną ruchowo, a druga osoba jest przewodnikiem, który w niektórych sytuacjach w pełni obsługuje tego nurka pod wodą. Nurek fotograf jest takim wdzięcznym użytkownikiem mórz, że tak sobie pozwolę powiedzieć, ponieważ on prawie zawsze jest zadowolony. Czasami ustrzeli coś bardziej interesującego, bardziej spektakularnego, czasami mniej, ale to są zawsze ludzie wychodzący spod wody z uśmiechem na ustach.